historii Europy Środkowo-Wschodniej na przestrzeni dziesięcioleci survivalowy los mógł zapukać wprost do twojego domu i zwykle był on oznaczony jak nie swastyką, to czerwoną gwiazdą. Od września 1939 roku Polacy trafiali na wschód w różnych, nazwijmy to, trybach wywózki. Do lipca 1941, czyli do podpisania układu Sikorski-Mański, w ramach różnych trybów czerwonego terroru na wschód trafiło około 700 tysięcy obywateli II RP. Jednym ze sposobów łamania ludzkiego życia były deportacje. Różniły się one w znacznym stopniu od np. aresztowań powiązanych dalej z tak zwanym śledztwem, czy też od brania jeńców wojennych. Deportowani mieli zwykle krótką chwilę do ubrania się i spakowania niewielkiego tobołka najpotrzebniejszego dobytku, choć nikt nigdy nie wiedział, dokąd trafi i co się będzie z nim działo. Deportowane były niekiedy całe rodziny. Czy zastanawiałeś się, co w takiej sytuacji ty zabrałbyś ze sobą, mając ledwie parę minut do wyjścia? Dzisiejszy odcinek poświęcony jest kompletowi zaledwie 5 przedmiotów krytycznie ważnych dla przetrwania w każdych warunkach. Jeżeli trafiłeś na nasz kanał po raz pierwszy, serdecznie witam, nazywam się Kuba i jestem zawodowym instruktorem survivalu. Na przestrzeni minionych lat miałem okazję wraz z moimi kolegami odwiedzić kilka dość ciekawych miejsc na świecie, tak aby będąc w prawdziwej dziczy zdobywać realne doświadczenia z zakresu sztuki przetrwania. Jedną z ciekawszych wypraw, jaką zrealizowaliśmy w ramach Universal Survival, była wyprawa w roku 2017. Był to nasz trzeci z rzędu wyjazd na Syberię i wyprawa ta była osadzona w konwencji zarówno odzieży, jaką mam dzisiaj na sobie, jak i sprzętu, który posiadaliśmy, w konwencji uciekinierów z łagru, mniej więcej w latach 40-50. W takie realia historyczne staraliśmy się wdrożyć, aby spróbować przetrwać przez 2 tygodnie właśnie w kołymskiej tajdze. Serdecznie zapraszam, jeżeli chcesz lepiej poczuć klimat tego odcinka i w szczególności tego, co też pokazałem we wstępie w ramach tych urywek filmowych, filmu fabularnego, to serdecznie zapraszam. Zobacz zarówno zapowiedź tej wyprawy na Kołymę, jak również playlistę, która nosi tytuł Z łagrów Kołymy Syberia 2017. Mimo że dzisiaj będziemy oczywiście rozmawiali o sprzęcie współczesnym, który ty również możesz i powinieneś zgromadzić w ramach swojego zestawu przetrwania, zachęcam również do właśnie takiego oparcia się o ten historyczny klimat. Tak wygląda ten mój zestaw. Gdyby go chcieć kompletować w łagrze, trzeba byłoby naprawdę robić bardzo dobre interesy z błatniakami i tak pewnie dla więźnia inteligenta skończyłoby się to jakimś donosem do naczelstwa i przedłużeniem wyroku, a na pewno izolatorem za karę, ponieważ to jednoznacznie wskazywałoby na chęć przygotowania się do ucieczki. Skompletowanie tego w łagrowych warunkach praktycznie graniczyłoby z cudem, ale pomyślałem, że warto tą swoją puszkę przetrwania przynajmniej zachować w tego typu surowym klimacie. Czy to jest idealny zestaw przetrwania? Absolutnie nie i w tych kategoriach nie oceniajcie tego. To jest tylko i wyłącznie przykład, co ewentualnie można byłoby wielkim szczęściem tutaj na Syberii wiele dziesiąt lat temu skompletować. Nie zapominając o tej tragicznej historii funkcjonowania systemu gułag, tworzącego łagry na terenie całego Związku Radzieckiego, gdzie każde miasto było tak naprawdę jednocześnie więzieniem, albo w jego pobliżu znajdowało się więzienie w postaci właśnie zon otoczonych drutami kolczastymi. Mając to wszystko w pamięci, nie możemy jednak w ramach tej dzisiejszej analizy sprzętowej poprzez właśnie ten pryzmat historii jakoś nakładać szczególnie ograniczających dla nas ram. Powinniśmy zatem, mając w pamięci historię, odbić się od niej na tyle, aby dzisiejszą analizę przeprowadzić w sposób adekwatny do tego, czym możemy się posiłkować sprzętowo w XXI wieku. Będę starał się na dzisiejszym nagraniu podzielić moją jak najlepszą wiedzą i doświadczeniem właśnie w zakresie wyboru tych 5 krytycznie ważnych dla przeżycia elementów wyposażenia survivalowego, który jest jak najbardziej uniwersalny, to znaczy sprawdziłby się zarówno na Syberii te 60 czy 80 lat temu, jak również sprawdzi się w XXI wieku. Zanim jednak zaprezentuję moją własną propozycję tych 5 kluczowych przedmiotów, zachęcam tradycyjnie do zabawy w sekcji komentarzy, tak abyś ty,
abyście wy, drodzy widzowie, abyście mogli podzielić się własnymi skojarzeniami i własnymi pomysłami w tym zakresie. Wpisz proszę w komentarzu swój pomysł na te 5 przedmiotów. Następnie ja zaprezentuję moją propozycję, która wcale nie jest może idealna dla wszystkich, ale dla mnie jak najbardziej jest trafna i mówię to w oparciu o 20 lat doświadczeń w zakresie trenowania survivalu i 10 lat doświadczeń w zakresie realizacji właśnie tych naszych ekstremalnych survivalowych wypraw zagranicznych. Ważne tylko, abyśmy przyjęli 4 podstawowe zasady w zakresie właśnie analizy tego zagadnienia. Wyobrażamy sobie jakąś mniej lub bardziej abstrakcyjną sytuację, w której ktoś przychodzi do ciebie do domu, mówi, że masz chwilę, aby się ubrać i spakować, i wiesz, że ta osoba gdzieś zabierze cię w jakieś totalnie obce ci nieznane miejsce. I nie ma co komplikować tej analizy, czy ten człowiek jest uzbrojony, czy nie, czy my musimy zastosować ideę Grey Man i mieć rzeczy, które nie wzbudzają podejrzeń, czy my będziemy jakoś rewidowani, przeszukiwani. Zachęcam, odetnijmy na razie tego typu wątpliwości. One też z całą pewnością w wielu sytuacjach były bardzo ważne i będą ważne. Natomiast myślimy bardzo prosto. Druga zasada. Wiemy, że na pewno nie trafimy w takie miejsce jak Antarktyda czy Arktyka. Nie trafimy na Saharę. Nie będziemy wrzuceni do oceanu. I nie będziemy teleportowani na szczyt jakiegoś ośmiotysięcznika. Ale wiemy, że możemy trafić w każde inne dowolne miejsce na świecie. To znaczy, mogą być to góry, lasy, bagna, może być to tajga, może być to tundra, mogą być to stepy trawiaste, kamieniste, mogą być to nawet obszary dżunglowe, mogą być to obszary sawanny i szeroko pojętego buszu. Uwaga, myślę, że warto byłoby w tej analizie założyć, że mogą być też to również takie obszary, w których występują inni ludzie. Może jakieś zdemolowane miasto, a może będzie to jakaś zagubiona w dziczy osada, w ramach której będzie funkcjonowała jakaś niewielka społeczność. Trzecia zasada. Zakładamy, że mamy na sobie odzież. Taką jak na przykład teraz, jest początek marca roku 2023, zatem mamy na sobie odzież adekwatną do warunków klimatycznych w Polsce w okresie końca zimy albo właśnie takiego przedwiośnia. Czwarta zasada, ostatnia. Nawiązując troszkę do tych początkowych scen filmowych dzisiejszego odcinka. Jeżeli myśleć kategoriami osoby deportowanej, która miała chwilę na to, żeby zebrać swoje jakieś tam najważniejsze rzeczy z szeroko pojętego dobytku, z pewnością takie osoby mogłyby chcieć zabrać na przykład dokument tożsamości, mogłyby chcieć zabrać pieniądze albo jakieś inne wartościowe przedmioty, typu jakąś biżuterię, chociażby w celu przeznaczenia na ewentualne łapówki. I to wszystko z całą pewnością jest bardzo ważne, także w kontekście survivalu i radzenia sobie w takim tragicznym scenariuszu. Niemniej jednak my myślimy, bardzo proszę, dzisiaj nie tylko o szerzej pojętym dobytku, ale właśnie o takich przedmiotach, które mają po prostu zastosowanie praktyczne, terenowe, które twoim zdaniem zwiększyłyby twoją szansę przetrwania właśnie w dziczy. Nie wiesz jednak gdzie, nie wiesz jednak jak długo, dokładnie w jakich warunkach. Przedstawię wam teraz mój zestaw 5 kluczowych dla przetrwania przedmiotów. Będę je prezentował też z zachowaniem pewnej hierarchii ważności. I w przypadku pierwszych 3 przedmiotów było to dla mnie oczywiste. Wybrałem je bez zająknięcia. Dalej zaczęły się schody. Myślę, że też do tego na sam koniec nawiążę. A w dalszej części nagrania przedstawię również pewne zamienniki, pewną alternatywę, aby pokazać też szerszy kontekst możliwego wyboru dla każdego z kolejnych przedmiotów. Mój numer 1 jest to krzesiwo. Przywykłem do stosowania krzesiw marki Light My Fire, natomiast tutaj nie twierdzę, że jest to jedyny słuszny wybór na całym świecie. Po prostu takie mam od lat, takie stosuję, dobrze pracuje mi się tego typu narzędziem. Wydłużyłem sznurek, to znaczy zamieniłem ten krótki, oryginalny, taką niewielką pętelkę na pętlę znacznie większą. Ta znacznie większa pętla umożliwia mi nie tylko wpinanie krzesiwa do krawędzi kieszeni moich spodni, ale również na przykład, co miało miejsce w ramach wypraw, gdy musimy przeprawiać się przez rzeki i cały sprzęt mam zabezpieczony w jednym tobołku, krzesiwo mogę przewiesić sobie przez piersi, przez plecy. Zatem nawet jeżeli wchodzę kompletnie na golasa, uczepiony jakiegoś worka przeprawowego, to nawet jeżeli ten worek bym stracił, przynajmniej zostanie ze mną krzesiwo. Zatem mój numer 1 to krzesiwo Light My Fire. Zawiera ono również ten bonus w postaci gwizdka wbudowanego w plastikowy uchwyt iskrownika. Przedmiot numer 2 jest to stalowa butelka na wodę. Akurat jest to butla
marki Nalgene. Są to dość popularne butelki, one zwykle najczęściej są kojarzone z tymi butelkami plastikowymi o różnych kolorach. Tutaj natomiast ta butelka jest wykonana ze stali nierdzewnej, litr pojemności, plastikowy odczepiany całkowicie korek, co pozwala tą buteleczkę potraktować jako taki mały kociołek. Ja oryginalną taką syntetyczną linkę zamieniłem na linkę stalową z dwiema pętlami, co zobaczcie również zapewnia możliwość bardzo wygodnego wieszania tej butelki nad ogniem. Butelkę tą stosowałem pierwszy raz w ramach wyprawy w roku 2016 do Laponii. Był to właśnie jeden z moich głównych przedmiotów, który wówczas zabrałem ze sobą w też zminimalizowanym ekwipunku. We wspomnieniach osób deportowanych były to wspomnienia polskiej rodziny, która trafiła do Kazachstanu. Życie rodzinie uratował emaliowany nocnik, przypominający niewielki garnuszek z uchwytem. I tylko dzięki temu nocnikowi, był to jeden z niewielu przedmiotów, którego nie skradziono tej rodzinie, chociaż były podejmowane próby, to właśnie metalowe naczynie oczywiście uchroniło ich od śmierci i od chorób. Dlaczego? No bo byli w stanie uzdatnić wodę do picia. Przedmiot numer 3 jest to poncho przeciwdeszczowe. Wybór oczywiście jest bardzo szeroki, jeżeli chodzi o same poncha. Nic innego jak prostokąt z umiejscowionym kapturem na środku, tak abyśmy mogli założyć to na ciało jako pelerynę, a jednocześnie abyśmy mogli to rozwieszać również jako zadaszenie w razie potrzeby. Chociaż samo poncho ma również i inne zastosowania. Co do samego wyboru egzemplarza, to też przedstawiając pewne alternatywy, przedstawię również i inny wybór co do gatunku, ale też i co do modelu samego poncho. Zwróćcie uwagę, że w ramach trzech pierwszych przedmiotów nie znalazł się na tej liście nóż survivalowy. Wiele osób, gdy przedstawiałem niegdyś na żywo w ramach różnego rodzaju kursów i szkoleń tego typu zestaw, zawsze dziwili się, bo mówili: hej Kuba, myśleliśmy, że pierwszym twoim przedmiotem będzie nóż. Jest rzeczywiście to pewien popularny symbol w survivalu i domena survivalowca, taki atrybut każdego człowieka lasu, posiadanie noża. Niemniej jednak te moje doświadczenia jakby pokazały mi i udowodniły, że można bardzo wiele rzeczy zrobić mimo wszystko bez noża. Nóż, jak widzicie, duży ciężki nóż survivalowy znajduje się na czwartym miejscu właśnie w tej hierarchii tych moich priorytetów sprzętowych. I to teraz znów, oczywiście wybór jest no mega szeroki, na szczęście mamy ten komfort, że możemy sobie wybierać z czego chcemy na rynku, wręcz światowym. Ja akurat wybrałem dokładnie ten nóż, ponieważ on najbardziej odpowiada moim potrzebom i wymaganiom. Dlaczego? Ponieważ jest to nóż, który osobiście zaprojektowałem. Jest to w całości mój projekt, zawierający tutaj wiele elementów dla mnie ważnych z użytkowego punktu widzenia. Nic zatem dziwnego, że wybrałem przedmiot, który sam stworzyłem. Nie ja go wykonałem, noże marki Universal Survival wykonuje dla nas Filip Wróblewski i Łukasz Bocian, dwaj eksperci, rzemieślnicy najwyższej klasy, którzy potrafią idealnie, precyzyjnie, zgodnie ze sztuką wykonać zaawansowane narzędzie survivalowe. Na temat tego noża są filmy na naszym kanale. Dwa, to jest model Universal wersja B, jeżeli ktoś chciałby zebrać więcej informacji na temat właśnie tego narzędzia. Zatem jest to mój czwarty przedmiot na liście. I tak jak powiedziałem, w ramach tych pierwszych trzech przedmiotów nie miałem wątpliwości, co wybrać. Ten wybór był dla mnie oczywisty. Numer 4 i numer 5, no tu już zaczęły się schody. Musiałem kombinować i mocno analizować te wszystkie wyprawy, przygody, doświadczenia, kursy, szkolenia, aby móc właśnie wykonać, jakby podjąć tą decyzję na temat noża i przedmiotu numer 5, latarka czołowa. Dla wielu osób również jest to zaskakujące, że w ramach 5 przedmiotów wybieram latarkę. Oczywistą sprawą jest, że jedna latarka posiada jeden komplet baterii, a te baterie no, kiedyś się skończą. Zatem zdaję sobie sprawę, że jeżeli mówimy o jakiejś szerzej pojętej zsyłce, czy to przez jakichś opresyjnych agresorów, czy to przez los zsyłka, chociażby klasyka gatunku, czyli rozbitek trafiący na bezludną wyspę.
Na bezludnej wyspie, czy też właśnie pośrodku kazachskiego stepu, nie uzupełnimy zapasu baterii. To jest dla mnie sprawa oczywista. Niemniej jednak posiadanie chociażby tego jednego kompletu zapewnia mi możliwość poszerzenia sobie czasu działania w ciągu doby. A baterie potrafią wystarczyć na zaskakująco długo, jeżeli umiejętnie, oszczędnie się ich używa, ma się nawyk gaszenia lampy, posługiwania się trybem najniższego zużycia prądu i tak dalej. Można byłoby tutaj wiele na ten temat powiedzieć. Jaka towarzyszyła mi logika w zakresie doboru tego kompletu? Były to trzy klucze, którymi się kierowałem. Pierwszy to priorytety przetrwania, czyli tutaj nawiązanie do bardzo popularnej zasady trójek. Drugi klucz to kwestia możliwości bądź wysoko zawieszonej poprzeczki w zakresie improwizowania pewnych elementów, tak aby osiągnąć dany efekt. A trzecia rzecz to aspekt czasu, który dany przedmiot mi kupuje. I sumarycznie te wszystkie trzy klucze dały mi właśnie tą logikę myślenia w zakresie takiego, a nie innego wyboru sprzętu. Jestem w stanie rozpalić ogień bez krzesiwa metodą cierną. Uczę tego, robiłem to w różnych warunkach, w różnych też strefach przyrodniczo, powiedzmy klimatycznych. Czasami łatwiej, czasami trudniej. Ale rozpalenie ognia łukiem ogniowym, jeżeli zaczynałbym od zera, to znaczy musiałbym pójść, znaleźć odpowiedni materiał, drewno, zaimprowizować może sznurek albo wykorzystać jakiś, przygotować cały komplet, wydziergać go z drewna, spasować wszystkie elementy, znaleźć odpowiednią chubkę oczywiście, która jest idealnie sucha. I to wszystko sumerycznie też w czasie dałoby znacznie większą, dłuższą perspektywę niż po prostu wyciągnięcie krzesiwa z kieszeni i rozpalenie ognia w na przykład, nie wiem, minutę czy nawet pięć. Zatem aspekt czasu i zużywanych kalorii. No i oczywiście priorytet uzyskania ognia, który jest multiuniwersalnym narzędziem. Zatem mamy ciepło i mamy ochronę przed niepogodą. Drugi priorytet, czyli kwestia wody. Uzdatniam wodę pod kątem biologicznym, mogąc przygotować ją w naczyniu. A dodatkowo jeszcze mogę tę wodę transportować w momencie, gdy muszę się przemieszczać. Ultra mega ważny priorytet przetrwania, który tak naprawdę, zobaczcie, determinuje dobór tych pierwszych trzech elementów. Wybór noża. Miałem duży dylemat, czy na przykład nie umieścić w tej kolejności, tak, względem jakby hierarchii ważności. Ostatecznie zdecydowałem się jednak na taką kolejność, czyli nóż na czwartym miejscu. Ciężko jest sobie wyobrazić możliwość zaimprowizowania ostrza tak jakościowego jak survivalowy nóż, profesjonalnie wykonany, zaimprowizować odpowiednie ostrze w terenie. Możemy oczywiście przecinać blachą, szkłem, jakimiś odłamkami skalnymi, krzemieniem, oczywiście tam łupanym w odpowiedni sposób. Można ciąć i muszlą. Wiele rzeczy można przepalić, przeciąć sznurkiem, sznurek na przykład. Jest też taki patent. Owszem, możemy to improwizować, ale znów, ile ten wybór kupuje mi czasu i jak bardzo jestem w stanie zadbać o priorytety przetrwania, te podstawowe. Mając ogień, zapewniam sobie te dwa główne, czyli komfort termiczny, no i właśnie wodę. Wyobrażam sobie, że jeżeli los miałby mnie rzucić gdzieś, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo na jak długo, ale wszędzie tam, gdzie miałbym dostęp do opału drzewnego, oczywiście nóż robi robotę w postaci, no właśnie, gromadzenia paliwa do ogniska. Sama latarka. Ona też była dla mnie tym trudnym wyborem. Zastanawiałem się, czy tutaj gdzieś w okolicach 4-5 miejsca nie powinien wylądować solidny zapas jakiejś cienkiej linki albo sznura, albo jakiegoś tam innego paracordu. Ostatecznie zdecydowałem się na latarkę, ponieważ wiem, że nieco łatwiej byłoby mi zaimprowizować różnego rodzaju sznury i wiązania, nawet improwizowane, czy z łodyg pokrzywy, czy z korzeni, czy z jakichś tam naturalnych innych włókien, a może i ze sztucznych typu butelka PET, rozciągnięta do postaci cieniutkiego sznureczka. Więc sznurek pewnie byłbym w stanie łatwiej zaimprowizować. Zajęłoby mi to mniej czasu niż zaimprowizowanie stabilnego źródła światła, bardzo wydajnego w czasie. Wiem, że ta latarka z perspektywy 4, 8, 15 tygodni mogłaby kompletnie stracić swoją wartość. Po prostu baterie by się mogły skończyć. Ale w ramach tych krytycznie pierwszych tygodni osadzenia się w sytuacji, radzenia sobie, oczywiście latarka kupuje mi zaskakująco dużo czasu, właśnie efektywnego działania.
brałem udział w wyprawach, w których nie mieliśmy latarki. Wiem, jak to jest funkcjonować bez latarki w lesie, będąc przez 2-3 tygodnie. Może to jest jakaś skala mikro względem jakiegoś zesłańca. Broń Boże, nie porównuję moich doświadczeń z doświadczeniami ludzi, którzy realnie walczyli o przetrwanie, czy to w łagrach, czy w ramach deportacji. Absolutnie tego nie mieszam. Ale odnoszę się tylko i wyłącznie do tego, co sam miałem okazję zrobić w praktyce. I wiem, jak trudne, upierdliwe, uciążliwe i ograniczające jest nieposiadanie właśnie światła. Tym się kierowałem. Priorytety przetrwania. Dbamy zawsze o komfort termiczny. Doświadczyłem też obu skrajności, zarówno hipotermii, jak i hipertermii. Stąd właśnie te wybory, które widzicie. Zatem komfort termiczny, szeroko pojęty, i komfort uzyskania wody zdatnej do picia. Dalej, trudność improwizowania pewnych rozwiązań. Wszystko jest możliwe, oczywiście, ale ile czasu nam to zajmie? Ile kalorii będziemy musieli zużyć? Jak bardzo będzie to nieefektywne i ograniczone w swoim zakresie wykorzystania? No i trzecia rzecz, jak jeszcze możemy sobie kupić czas, chociażby w ciągu doby? Tym właśnie kierowałem się, kompletując ten sprzęt. Jeżeli chodzi o krzesiwo, szczerze mówiąc, nie zamieniłbym go, nie wprowadziłbym tutaj innego rozwiązania alternatywnego. Z tym akurat sprzętem nigdy nie chciałbym się musieć rozstawać. Również nie wprowadzałbym żadnej alternatywy dla stalowej butelki. Teoretycznie można byłoby myśleć o jakimś 3-litrowym garnuszku, kociołku. Pewnie większy byłby już mało wygodny chociażby w transporcie. Akurat z 3-litrowymi kociołkami mam doświadczenia również właśnie w ramach naszych wypraw, gdzie gotowaliśmy sobie jakąś kaszę, mięso suszone i tym podobne produkty. Ale mimo wszystko to jest również manierka, która umożliwia mi marsz z zapasem wody. Natomiast sporo zamienników przychodzi mi do głowy w zakresie decyzji na temat poncza. Równie dobrze mogłoby to nie być poncho, ale nawet i 3-metrowy tarp, który będzie z całą pewnością świetnym, wygodnym, ponieważ dużym zadaszeniem, oczywiście do rozwieszania na 15 różnych sposobów. Ale gdyby myśleć jednak o samym poncho, tutaj do mnie przemawia przede wszystkim motyw posiadania wygodnego kaptura, możliwości, no właśnie, marszu w tego typu dzianku. Myślałbym nad ponczem z demobilu holenderskim. Ja celowo na początku pokazałem tutaj poncho jednolite, zielone. Oczywiście ono też się kojarzy militarnie, ale zdecydowanie mniej militarnie niż poncho wykonane w kamuflażu. Natomiast tego typu poncho, ja też wielokrotnie miałem okazję pod nim spać. Było to moje jedyne schronienie w trakcie wyprawy do Laponii w roku 2016. Poncho holenderskie jest moim zdaniem o tyle lepsze, że ma nieco większą powierzchnię, ma, zdaje się, że więcej otworów do właśnie montażu, czyli tych metalowych oczek, i myślę, że ma wyższy parametr wodoodporności niż takie klasyczne, popularne, dostępne, komercyjne poncho. I ten holender wypadał najlepiej. Zatem jeżeli już z ponczem, gdzie jego kolorystyka nie robiłaby mi żadnej różnicy, no to wówczas z całą pewnością wybrałbym tutaj tego holendra. Gdyby jednak myśleć nie o ponczu jako takim, możliwe, że dla turysty, dla osoby, która chciałaby być uratowana, dobrym wyborem byłby właśnie taki jaskrawy kolor schronienia, które z jednej strony może działać jako każdy inny nieduży tarp, czyli zadaszenie do rozwieszania na różne sposoby, ale to, co tu widzicie, to jest tak zwany Deuter Shelter 2. Jest to dwuosobowy worek. Dla jednej osoby może on stanowić taką wielką, luźną bluzę, którą ubieramy na ciało, wystawiamy głowę, możemy również wystawić ręce, tak aby na przykład używać jakiejś ratunkowej pirotechniki typu race, flary, aby przyciągać właśnie uwagę ratowników. I jednocześnie takie wdzianko powoduje, że oczywiście jesteśmy odcięci od wiatru, od wilgoci, od deszczu, i promieniowanie, które uchodzi z naszego ciała, jest zatrzymywane właśnie w takim dużym worku. Niemniej jednak w tym schronieniu Deuter Shelter 2 miałem okazję wraz z moim wspólnikiem Michałem spać przez 2 tygodnie w trakcie wyprawy przemarszu przez Ural Polarny. Zatem przez 2 tygodnie to było nasze jedyne schronienie. Dawało to efekt posiadania automatycznie niewielkiego dwuspadowego daszku i podłogi. Jako że oczywiście, tak jak wspomniałem, jest to worek. Jeżeli chcielibyśmy mieć jakiś przedmiot w ramach tej alternatywy dla schronienia zdecydowanie mniejszy, na poprzednim nagraniu pod tytułem Kurtka Komandosa zaprezentowałem Wam taką wzmocnioną folię NRC, którą przygotowałem w taki specjalny sposób, że ma łatwy montaż odciągów, tak aby rozwiesić między drzewami. Tutaj natomiast ten pomarańczowy zwój jest to ten sam rodzaj wzmacnianej folii NRC, ale
jest to postać dużego worka, czyli mówiąc krótko i w przenośni, przypomina to śpiwór. Zatem schronienie dla jednej osoby. Nieco ciężej byłoby oczywiście to rozwieszać jako dach, ale możliwość wczołgania się do środka i szczelnego zamknięcia się zdecydowanie tutaj spełnia tą rolę posiadania awaryjnego schronienia, które uchroni nas przed skrajnym wychłodzeniem organizmu. Pewną ciekawą alternatywą dla warstwy przeciwdeszczowej mogłaby być specjalna wełna. Nie chcę o tym rozwijać się zbyt szeroko, ponieważ chciałbym jeszcze z czasem na kanale zrobić osobny film dotyczący właśnie schronienia wykonanego z wełny. Myślę, że może być to bardzo ciekawa alternatywa. Tutaj mam zwykły amerykański wojskowy koc, taki amerykański kontraktowy, zatem on działałby słabo jako schronienie. Ale oczywiście kąt dachu, naprężenie byłyby tutaj kluczowe, no a koc sam w sobie dawałby mi możliwość również podniesienia komfortu w trakcie snu, gdy miałbym nad głową inny rodzaj zadaszenia. Ale jeszcze do wełny wrócimy, zatem to tylko taka wstępna zapowiedź, że to też może być bardzo ciekawa alternatywa. Trzeba tylko wiedzieć, jaką wełnę dobrać, aby zarówno grzała jak koc, a jednocześnie działała jak tarp i oddychała w tym wszystkim. Kwestia wyboru alternatywnego narzędzia względem dużego, ciężkiego noża survivalowego to temat ultra mega szeroki, dla wielu osób bardzo kontrowersyjny. Często też w tym kontekście błędnie interpretowane są różnice pomiędzy survivalem a bushcraftem. Kiedyś na pewnych targach osoba, która eksponowała swoje noże, przekonywała mnie, że skoro ja chodzę z tego typu nożem, akurat wtedy miałem inny model, bo jeszcze tego nie zaprojektowałem, on nie był wykonany, on dopiero się miał narodzić, ale mam taką preferencję do stosowania dużych, ciężkich noży, no i miałem takowy na pasku, no i ten człowiek wyśmiał mnie, twierdząc, że na survivalu to ja się guzik znam, bo on to robi noże dla survivalowców, którzy jak jadą na Syberię, to zabierają siekierę. Stwierdziłem, że dalsza polemika i udowadnianie czegokolwiek nie ma sensu. Oczywiście, gdy wiem, że jadę w las tajgowy, gdy wiem, że będę potrzebował gromadzić dużą ilość opału, to oczywiście, że również zabrałbym siekierę, nawet zabrałbym większą, czyli dłuższe stylisko i większa masa głowni, niż tą, którą położyłem tutaj jako przykładową. Natomiast będąc w ramach dwóch pierwszych wypraw na Syberię, zarówno w Ural Polarny 2013 rok, jak i w Altaj, moim wyborem co do narzędzia był tylko i wyłącznie ten scyzoryk Victorinoxa, ponieważ wiedziałem, że nie będę działał w lesie tajgowym. Prosta sprawa. Jeżeli wiesz, dobierasz narzędzie do zadania. Moja preferencja dotyczy dużych, ciężkich noży. W dzisiejszej analizie wspomniałem w jednej z zasad, tej dotyczącej lokalizacji, w której możemy trafić, że tam też mogą znajdować się ludzie. Jeżeli chciałbym mieć możliwość ukrycia pewnych elementów wyposażenia, to no, chyba oczywistą sprawą jest, że trochę łatwiej jest ukryć tego typu nóż, chociażby przenosząc go pod pachą na sznurku przez pierś, niż siekierę, której stylisko zawsze będzie gdzieś tam wystawać spod kurtki. No ale nie wchodząc i nie komplikując, każdy z tych wyborów byłby bardzo dobry. Te dwa noże, małe, tak jak powiedziałem, ten mi towarzyszył na wyprawie, ten zresztą również był moim wyborem na wyprawę na pustynię. Zależało mi na tym, aby posiadać głownię konstrukcji, znaczy nóż konstrukcji full tank z głownią stałą, ponieważ liczyłem się, że mogę mieć potrzeby botonowania gałęzi krzewów saksakułów rosnących na pustyni Kyzyl-Kum. Ten nóż sprawdził się bardzo dobrze. Niemniej jednak, najbardziej uniwersalny, ja osobiście z perspektywy moich własnych doświadczeń postrzegam nóż marki Universal Survival, model się nazywa Universal i ta nazwa nie jest przypadkowa. Nie wchodzę głębiej w tą analizę, jest ona złożona, na naszym kanale jest filmik pod tytułem Nóż czy siekiera. Jest to analiza tam na dobre 45 minut, wady i zalety, mocne i słabe strony noża około półkilogramowego porównywanego z siekierą, a dokładnie tam na filmiku jest użyty tomahawk, taka specyficzny bardzo rodzaj, w cudzysłowie, siekiery. I tam jest analiza prowadzona, akurat film nagrywany jest w Finlandii, porównuje mocne i słabe strony obu tych konstrukcji i odnoszę to do moich preferencji. No i ostatni element na mojej liście przynajmniej, czyli latarka. Dla niej, szczerze mówiąc, nie widzę zbyt wielu alternatyw. Można byłoby oczywiście dobierać jakieś bardziej zaawansowane modele, które może świecą bardziej ekonomicznie, w tym sensie, że
jeżeli się przygotowujemy na nieznane, to faktycznie może niekoniecznie potrzebujemy szperacza, którym jesteśmy w stanie świecić na 200 metrów, tylko raczej postawić akcent na to, żeby świeciło to jak najdłużej na jednym komplecie baterii. Ewentualnie wchodzić w alternatywy rozmiarowe. Podobnie jak z nożem, można byłoby wybrać dwa, czy tam jeden mniejszy konkretny spośród tych chociażby dwóch zaprezentowanych. Tak samo latarka. Tutaj zatem alternatyw zbyt wielu nie widzę. Jeżeli nie opracują latarki czołowej na dynamo, no to pewnie niewiele będę miał tutaj do zaproponowania jako zamiennik. Jeżeli dobrze pokombinujemy, to przy odpowiednim, oczywiście, doborze rozmiarowym jesteśmy w stanie zmieścić komplet do butelki, zamieniając ją jednocześnie w zestaw transportowy, tak, dla naszego całego kompletu. Tutaj miejsca w butelce było sporo, zatem z całą pewnością można byłoby dołożyć dodatkowe elementy, nie tylko te 5 kluczowych, ale może właśnie 7, 8 czy nawet 10 kluczowych elementów. Z całą pewnością można by tutaj się popisać kolejnymi pomysłami dobrymi, trafnymi. Wierzę, że wy również macie swoje skojarzenia w tym zakresie. Jeżeli bylibyście ciekawi, dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście poznać propozycję rozbudowania tego zestawu o kolejnych 5 przedmiotów, czyli łącznie komplet 10-elementowy zestaw przetrwania. Może w przyszłości również i rozwinę ten wątek, jeżeli tylko będziecie ciekawi. Myślę, że ten zestaw tak naprawdę odpowiada idei ogólnie wszystkich zestawów przetrwania szeroko pojętych, ponieważ one mają zawsze doprowadzić do tego, że będziemy w stanie, posiłkując się naszymi narzędziami, spełnić kluczowe priorytety przetrwania. Rozpalić ogień, uzdatnić wodę do spożycia, ewentualnie wykonać schronienie, no w tym przypadku jest to bardzo szybkie i komfortowe, sygnalizować nasze położenie, czego tutaj no, mamy i latarkę, i krzesiwo, ponieważ rozpalimy nim ogień, ale również snopem iskier w nocy możemy sygnalizować nasze położenie, tak jak lampą stroboskopową, no i oczywiście jest również gwizdek. Tak, więc sygnalizacja również jest tutaj spełniona. Nie ma tutaj pierwszej pomocy sensu stricto, nie ma tutaj elementów dedykowanych do udzielania pierwszej pomocy i mam tego świadomość. Nie ma tutaj też elementów, które byłyby dedykowane do tego, żeby pozyskiwać żywność. Nie ma tutaj elementów, które byłyby dedykowane do nawigacji, ale pamiętajmy, poprzeczkę w dzisiejszym nagraniu postawiliśmy bardzo wysoko, to znaczy chodzi o zestaw 5, a nie 10 czy 15 właśnie przedmiotów. Dlatego uważam, że tutaj ten zestaw jest adekwatny do tego, czym w ogóle powinny być zestawy przetrwania. Gwarantować po prostu realizację priorytetów. Drugi aspekt, który mi się rzuca w oczy w ramach takiego podsumowania, to to, że zestawy przetrwania bardzo często kojarzymy z jakimiś maciupkimi komplecikami, czyli najlepiej, żeby to była malutka puszka, a w niej, żeby było jak najwięcej przedmiotów. Co z tego, że masz 115 malutkich mikroprzedmiocików, tak jakby wyjęte z domu dla lalek, gdzie ich realne zastosowanie w sytuacji, gdy jesteś zmęczony, niedospany, niedożywiony, gdy ręce ci się trzęsą, a emocje i stres powodują, że chce ci się płakać od tygodnia, no to co ci po jakichś malutkich przedmiocikach, których nawet nie jesteś w stanie efektywnie obsłużyć zmarzniętymi rękoma? To jest taka dość krytyczna uwaga według pewnie wielu osób, które lubią takie zestawy. Nie bierzcie tego proszę personalnie, bo oczywiście każdy zestaw przetrwania ma swoją wartość. Ja również posiadam malutkie puszki, gdzie jest mini kompasik, skalpel, zamiast dobrej linki jest mikrokord, który ciężko jest związać. Też to mam, natomiast trzeba zdać sobie sprawę tylko i wyłącznie z ograniczeń, które wynikają z takich kompletów i tu, gdzie tylko można, to kierować się w wybór przedmiotu prawie że pełnowymiarowego, tak? Bo tutaj taki duży, ciężki nóż można zastąpić malutkim nekiem i on będzie znacznie bardziej wygodny, niż gdybyśmy, no nie wiem, mieli cokolwiek robić w drewnie, chociażby tym skalpelem, tak? Skalpel bardziej do jakichś tam, nie wiem, sprawiania ryby czy operacji przy ciele. Nie wchodzę w szczegóły, tak? Tu, gdzie możemy, sięgajmy, to jest moja taka sugestia i rada, po pełnowymiarowe przedmioty. Tak? To też rzuca mi się w oczy w ramach podsumowania właśnie tego dzisiejszego odcinka. Jestem przekonany, że przedmioty, które Wam zaprezentowałem, sprawdziłyby się w większości miejsc na świecie. I to jest to nawiązanie właśnie do tej zsyłki, do tej nieznanej okoliczności szeroko pojętej survivalowej. W mojej rodzinie
Często przypomina się historię prababci, która jako preppers te wiele dziesiąt lat temu miała specjalnie przygotowany płaszcz. Bardzo ciepły, jak na tamte czasy nowoczesny i kosztowny, ale był tak spreparowany, tak poprzeszywany i wyglądał na zewnątrz jak płaszcz osoby bezdomnej, biednej, nie przedstawiającej żadnej wartości, zatem idealnie wpisujący się w, jak na tamte czasy, pojętą ideę współczesnego nazewnictwa Grey Man. Prababcia miała w tym płaszczu zaszyte różne drobne przedmioty, które w sytuacji, gdy mogłaby być właśnie albo deportowana, albo zsyłana gdzieś do łagru, miały te przedmioty zwiększyć jej szanse na przetrwanie. Były to nie tylko banalne igła i nitka, ale również pewne kosztowności, które właśnie mogły służyć jako łapówka, albo jakieś tam malutkie pojemniczki z tabletkami, które mogły chociażby zbijać gorączkę. Zatem temat przygotowania w kontekście tej smutnej historii, którą rozpoczęliśmy dzisiejszy odcinek, no, jest szczególny. Oby nigdy nie przyszło nam zakładać tego typu łachów. W perspektywie tego, co dzieje się współcześnie, jest to, myślę, że temat ważny dla nas wszystkich. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Dajcie proszę znać w komentarzach, jakie jeszcze mielibyście sugestie, potrzeby i pomysły w zakresie przeprowadzenia przeze mnie analizy zestawu przetrwania. Możliwe, że dysponujecie czymś, co chcielibyście, abym również poddał pewnej analizie z mojego punktu widzenia. Nie jest to punkt w żaden sposób lepszy, tylko po prostu wynikać może z innych doświadczeń. Dzięki temu wspólnie możemy stworzyć bardzo wartościowy content merytoryczny, o czym zawsze powtarzam na moich filmach, dziękując Wam za wszystkie komentarze. Zapraszam serdecznie, wejdźcie również na stronę universalsurvival.pl. Jest tam oferta szkoleń, zwróćcie uwagę na szkolenia indywidualne, jest to idealna okazja do tego, aby zdobywać własne, realne, terenowe doświadczenia, tak aby móc docelowo kompletować swoje własne zestawy przetrwania, które nie tylko mogą służyć do tego, by przetrwać gdzieś pośrodku Syberii, bo z pewnością na szczęście niewielu z nas tam trafi, oby to nigdy nie nastąpiło. Ale zestaw przetrwania powinien również wspierać nas także w ramach codziennego funkcjonowania oraz w ramach różnych zdarzeń w zakresie szerzej pojętych masowych kryzysów, które dzieją się na całym świecie. Oby nigdy do nich nie dochodziło i obyśmy my, survivalowcy, turyści, bushcraftowcy, prepersi, żołnierze, wszyscy pasjonaci, którzy śledzicie kanał, abyśmy zawsze byli przygotowani. Zapraszam zatem na naszą stronę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli chcesz poznać więcej naszych przygód, subskrybuj kanał Universal Survival. A jeżeli chcesz wziąć udział w przygodzie, sprawdź ofertę na stronie universalsurvival.pl.